Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę bardzo prosty przepis na sałatkę wiosenną, którą robimy oczywiście z nowalijek. Do jej przygotowania potrzebujemy kilka liści sałaty, 3 ogórki gruntowe, ewentualnie kawałek szklarniowego, kilka rzodkiewek, odrobinę koperku, odrobinę szczypiorku, jogurt naturalny, ewentualnie śmietana 12. Opcjonalnie możesz dołożyć odrobinę majonezu oraz sól i pieprz. W pierwszej kolejności sałatę rwiemy na mniejsze kawałki. Sałatę się nie kroi nożem, bo nie jest taka chrupka. Rozrywamy. Można byłoby dołożyć pomidory, przy czym ja nie dokładam, bo nie powinno się łączyć właśnie ogórka z pomidorami. Coś tam bodajże z pomidorów niszczy jakieś witaminy z ogórka, ewentualnie na odwrót, już nie pamiętam. W każdym bądź razie nie łączymy. Na razie odkładamy ogórki gruntowe. Obieramy, jeżeli masz szklarniowego, to tylko myjesz. Kroimy w plasterki. Dokładamy do sałaty. Jeżeli masz duże rzodkiewki, to pokrój na pół plasterki. Ja mam takie średnie, także pokroję tak samo jak ogórka. Przekładamy do miski. Drobno kroimy szczypiorek i koperek. Przekładamy do miski. Wszystko wymieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy jogurt, ewentualnie śmietanę 12. Jeszcze raz mieszamy. I sałatkę do obiadu mamy gotową. Podajemy najlepiej z młodymi ziemniakami i na przykład z jajkiem sadzonym. No i w taki oto prosty i szybki sposób mamy świetną sałatkę do obiadu. Jeżeli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.